Tak, tyś. Fajny piesek, co? Anna Jaroszewicz, kierownik schroniska w Białymstoku. Dzisiejsza akcja Parada Adopcyjniaków odbywa się już czwarty raz. Jest to takie spotkanie, na którym spotykają się wszystkie psy adoptowane z rodzinami swoimi, z wolontariuszami, z pracownikami schroniska. Dla nas wszystkich jest to ogromne święto, bo możemy zobaczyć radosne, wesołe psy w swoich nowych domach, zobaczyć, że są zadbane, że są szczęśliwe, ale też pokazać wszystkim, mieszkańcom miasta i nie tylko, że adoptowane psy są wspaniałe, dają ogrom miłości, szczęścia i są po prostu cudownymi psami, cudownymi przyjaciółmi. Mieszkamy w Białymstoku z żoną. Egona ze schroniska wzięliśmy 2 lata temu. To będzie przed świętami Bożego Narodzenia. To był piesek, który był po takich mocnych przeżyciach i przejściach, bo był zauważany przez działkowców. Agniesiu, przez działkowców z ulicy Bagnówka, dokładnie. Podjadał tamtejszym pieskom z domków jednorodzinnych, z misek i został zgłoszony do schroniska, że taki pies tam po prostu biega. Schronisko jego odłowiło i był około 7 miesięcy w schronisku do naszego zauważenia jego w schronisku. Skradł nasze serce. Dokładnie, także wspaniały pies. Na początku wiadomo, jak to pieski po przeżyciach. Miał różnego rodzaju urazy, potrafił mieć wycofanie, jeżeli ktoś podniósł gwałtownie rękę. Prawdopodobnie spotykał się z jakąś agresją. Różnie reaguje na motocyklistów, na duże jakieś pojazdy. Jest z tym różnie, ale się uspokoił znacznie od tych 2 lat. Jest, tak jak ludzie zresztą mówią ze schroniska, że to jest pies dusza. Bo faktycznie potrafi się odwdzięczyć niesamowicie. Nie. Dlaczego nie? Babka, chodź. Całą gromadką piesków różnych i została odłowiona, była zakleszczona bardzo, miała 40 kleszczy, trzeba było golić pod narkozą, bo była strasznie skołtuniona. No i niestety jest wylękniona bardzo. Jest u mnie już rok i 4 miesiące, ale jak widać nadal na podwórku biega. Owszem, jest już rozluźniona, nauczyła się bawić. W ogóle bawić się nie umiała. W ogóle nie wiedziała, co to zabawki, do czego służą. Teraz nauczyła się bawić. Jest bardzo wesoła. Masz szansę, ale warto spróbować, co?